posiłka, jedzonko, kąpiel, w sensie prysznic, maseczka, audiobook. Life is beautiful! No może oprócz tego, że ten mały brzdąc troszkę choruje, ale będzie dobrze. No. Teraz idziemy się przytulać, tak? Ja chcę tylko powiedzieć, że Biker Short bluza era is back. A ja kocham taki look. Biker shorty, bluza. To jest dla mnie idealne. Mogę tylko tak wam pokazać. Nie uwierzycie, gdzie jestem. Czemu to jest takie wielkie? Co tu jest? Co ja zamówiłam? Świetnie, taki wielki karton. Dla takiej paczki, nie? Żeby po szufladę do Paxy trzeba było jechać na magazyn? Byłam dzisiaj w Ikei, bo słuchajcie, tutaj w szafie mam totalnie jakby... Tutaj był ten worek taki z rzeczami z Vinted, no i tam taka torba. No to miejsce jest totalnie niezużyte, więc pojechałam po szufladę tą taką drucianą, bo wymyśliłam, że po prostu to będzie najlepsze rozwiązanie. Wrzucę tutaj szufladę drucianą i coś do niej wrzucę i będzie spoko. Nie nagrałam wam przetipu, ale też tutaj mam bieliznę, więc nie chcę tego pokazywać w środku. Natomiast tutaj mam teraz właśnie bieliznę, tutaj mam piżamy, czyli bardziej bieliźniane, tutaj mam bluzę, tutaj mam takie komplety. I very good, bo no miałam, trzymałam to tak naprawdę na zewnątrz. Muszę jeszcze zrobić porządek ogólnie w szafie. Będzie git, chociaż robiłam porządek w szafie niedawno, natomiast trochę tak poukładałam nie do końca jak chciałam i muszę to poprawić. Popoprawiać i będzie git. Wiecie co, tak patrzę teraz i mam was na ładowarce, ale nie przestraszcie się kurzu, muszę to jutro już wytrzeć. Natomiast nie wiem, czy nie spróbować tego koszyka dać o jedno pięterko niżej i wtedy to by mogło dać teoretycznie o 3 albo 2 pięterka niżej tą szufladę i tak każdą. I wtedy uzyskałabym więcej miejsca, w sensie po długości tutaj, a niektóre sukienki jakby muszę tak zawijać, bo po prostu dotykają. Więc to by było dobre rozwiązanie. Parę centymetrów bym na tym zyskała. I tak chyba zrobię, ale to już na pewno nie dziś, bo jest prawie 24. Dojechał mnie kurz, także fajnie. No i co? Ogólnie bardzo spoko. Jestem bardzo zadowolona, bo very good. O to chodziło. No, ale muszę na pewno obniżyć te szuflady. Będzie trochę z tym ciapciania, ale w sumie tak naprawdę to jest tylko wyjęcie szuflady przed ten i luz. Także po prostu czasochłonne. Dzień dobry, jak tam wasza majóweczka? Ja pracująca w sumie, a znaczy inaczej, dzisiaj mam wolne, miał być pierwszy. Jutro pracuję, w piątek wolne, dzisiaj wpadają ziomeczki, będziemy robić grillkę. Co tu z tymi głosami się dzieje? Już nie mogę się jeszcze doczekać, aż je obetnę. No, także chillerka Utopia, Liptonik, ten mango z Lidla. Kocham. Thank you.
poleciałabym gdzieś. Lecimy gdzieś? Patrzcie, jakie spoko. I właśnie Pepko za dwie dyszki. Także uważam, że spoko. No i wiecie, na przykład, no nie wiem, no na wszystko to możecie dać, ale generalnie no ja mam takie sety głównie drewniane z białym i drewniane z czarnym, także jak widzę takie niedrogie, to sobie dokupuję. No bo właśnie, żeby jak mam gości, że nawet sama jak coś sobie chcę zrobić, to żeby móc sobie na takie coś dać. No powiem wam, że w ciul mi szkoda tych kosmetyków, ale niektóre z nich mają minimum po 8, 9, a może nawet 10 lat, szczególnie paletki. Ale też niektóre podkłady czy mokre rzeczy, bo to zrobiłam mokratu, suche. No i raczej wszystkiego się pozbywam, bo no szkoda, ale wiecie, no też jakby to chodzi o dbanie o siebie. Gdzie jest na tym wygodnie? No puuuus. Powiem tak, żeby to zamontować zajęło mi 3 dni, jak widzicie są szkody, ale wygląda po prostu jakby było brudne. I did it, I'm so proud of me. Słuchajcie, jaka akcja, wyciągnęłam no wiatraczek, nie wiem jak to nazwać, no ale wyciągnęłam i chciałam włączyć, podłączam do prądu, a tu poszło zwarcie i dym zaczął lecieć. Na szczęście w Lidlu kupiłam za 100 tylko taki, chciałam go do innego pokoju, ale no na razie będę używała tutaj, ale beka. No 2 lata i tak wytrzymał, no ale myślałam, że to trochę dłużej sprzęt wytrzymujący, no ale dobra. Kto to ma tutaj zabawę? Cześć! Cieszysz się? Będzie wiało? Wiecie, dla piesków teraz jak jest tak ciepło, on ma oczywiście te takie maty chłodzące, ale nie za bardzo... O, no ładnie się zachowałaś. No ma takie maty, ale nie za bardzo z nich korzysta. Czasami się położy, ale bardziej się ich boi. Woli takie, nie wiem, no, tak to jest. Jezus, czy to trzeba jakkolwiek składać? Serio? Wyjęłam, a tam z tyłu śmieci jakby co. No i cyk, jak to włączyć? Nie, tu pewnie. Aha, to jest zegarek, dobra. Sorry za szum, ale gotuję zupę. Bo to zamówiłam jakiś czas temu i tak leżało i nie otwierałam. Zamówiłam takie oldschoolowe, jakby nawilżacze, na kaloryfer. Coś ten deseń. No i wiecie, taki nawilżacz, tutaj wylewacie wodę i przypinacie to na te, przez taki haczek do kaloryfera. Ja to zamówiłam przez to, jak się kurzy. Nie wiem, czy to pomoże. To nie było drogie, bo za wszystkie 4 zapłaciłam 56, 59 zł, coś takiego, więc nie ma dramatu. A w razie co, jakby mam komu oddać, kto mieszka w takich starszych mieszkaniach, więc... Więc tak, zobaczymy, czy się sprawdzi, no. Powiem tak, troszeczkę popłynęłam. Nie wiem dlaczego wpadłam na ten pomysł, ale w sumie no,
to nie jest tak, że wpadłam na to dziś czy wczoraj i dopiero zaczęłam, ale wpadłam na pomysł, że muszę zrobić totalny po prostu porządek w tym mieszkaniu, bo mam tyle shitu niepotrzebnego, że pora tu zrobić porządek. No już dwa worki śmieci poszły, no ale to jak wygląda na ten moment to mieszkanie, to ledwo co się przychodzi i dalej jest syf, natomiast walczę. Chociaż jest godzina już, no, 18 w niedzielę, jutro pracka i normalnie do biura jadę w tym tygodniu. Od soboty mam gościa, a potem gości. Muszę to sprzątnąć, nie ma innej możliwości. Także jest grubo i dlatego też trochę nie nagrywam, bo tu nie ma czego nagrywać. Bo ja co chwilę coś przenoszę z miejsca na miejsce i kombinuję, albo wyrzucam, albo idę z workiem na śmieci, albo coś wynoszę do piwnicy, w sensie komórki lokatorskiej. To tak to wygląda. Tu nie ma czego nagrywać. Także no, sorry. Ale jakoś i tak mam wrażenie, że ten weekly będzie długi. Ale nie wiem, bo jeszcze go nie złożyłam. Jest 18. No, więc zaraz muszę zostawić sprzątanie. No, grubo jest. Grubo jest. Trochę przejarałam moje zakręcane fryteczki, ale one plus ten sos, przysięgam jak z maka. Naprawdę. Pycha!